Podejrzewam, że król Władysław Jagiełło zdobyłby zamek w Malborku, a przynajmniej doszedłby do Wysokiego Zamku. Była szansa. Później ona została zaprzepaszczona, wojska polskie się cofnęły na noc, wtedy krzyżacy pościnali największe tam, które były drzewa w środku, bale inne zdemontowano, zasypano wręcz i kamieniami ten wyłom w murze, który nastąpił. No i później następuje to jak gdyby oczekiwanie, tak? Zakon cały czas liczył na to podczas oblężenia Malborka, liczył na to, że zakon z Inflant do nich dołączy i z południa król luksemburski. Tak to było przygotowane wszystko i tak oni na to liczyli. Jak przyszedł pierwszy posłaniec i przyniósł od Luksemburczyka list, wtedy nastąpiła wrzawa w zamku krzyżackim i zamek, szacuneczek, zamek krzyżacki odżył. I to wtedy krzyżacy przyjęli inicjatywę, zaczęli robić wypady na rycerzy polskich. My może byśmy jeszcze ich pooblegali.